Hej, witam was w nowym filmie na kanale Ann Buffalo i Ann chwilę temu mi powiedziała, że jeżeli chodzi o filmy związane z BTS, to nie muszę się nikomu przedstawiać, ale dla tych wszystkich, którzy znaleźli się tutaj po raz pierwszy, witam was na kanale Ann Buffalo, tak jak już powiedziałam na początku, po drugie, ja jestem Karol i dziś mamy bardzo ważny dzień, ponieważ dzisiaj jest 8 września, a jak doskonale wiecie, prawdopodobnie, mam nadzieję, że wiecie, 8 września to jest ten dzień, w którym we w dłoniach wszystkich armii powinny się znaleźć takie oto paczki. Więc mam swoje trzy paczki, jak widzicie, w trzech różnych wersjach i to są paczki, one są zaadresowane, uwaga, to są paczki od V do armii, czyli do mnie. I do was też, jeżeli takie macie, ewentualnie jeżeli takie zamówiliście i takie do was dojdą. Ja mam swoje z Delivered i to jest firma, którą już wielokrotnie przedstawiałyśmy na naszym kanale, widzieliście różne unboxingi, które były właśnie związane z tą firmą. To była firma, która głównie wysyłała wasze zamówienia z Korei taniej, po prostu je przepakowywała, wysyłała w jednym wielkim pudle taniej, tak żebyście nie płacili nie wiadomo jakich pieniędzy za wysyłkę. I ostatnio na Delivered pojawiła się funkcja DK Shop, jak sama nazwa wskazuje, Delivered Korea Shop, czyli możecie tam zrobić zakupy. Jak się możecie domyślić po tym, co tutaj trzymam, cztery wersje. Są też tam albumy V, ponieważ to jest nowy solowy album V, ale nie tylko albumy V się tam znajdują, możecie tam kupić wszystko. I używane albumy, autografowane, fotokarty, jakieś lucky draw, różne albumy, kosmetyki, wszystko tam znajdziecie, więc jeżeli będziecie zainteresowani, to oczywiście wiecie co robić. Tam na dole w opisie znajdziecie link do Delivered, do DK Shopu, więc polecam jak najbardziej. A teraz zajmijmy się rzeczami ważnymi, czyli unboxingiem nowego, pachnącego jeszcze, bo czuję, albumu solowego V. Mam trzy wersje i chciałam jakoś tak, wiecie, profesjonalnie pociągnąć ten film, wiecie, bo to ja robię teorię, wszystkiego się doszukam. I chciałam jakoś tak profesjonalnie wam powiedzieć, jak te wersje się nazywają, ale jak weszłam do internetu, to okazało się, że nazywają się 1, 2 i 3. Więc dla mnie to jest wersja fioletowa, zielona i niebieska, jak widzicie. Jest jeszcze wersja czwarta, Weaver's version, która ma na sobie Yontana, czyli pieska V. Tak dokładnie ona wygląda, ale zostawiamy sobie na koniec. I zaczniemy od tych oto pudełek, które tak jak już powiedziałam na początku, wyglądają jak paczki. Wyglądają jak paczki wysłane pocztą. To jest taka charakterystyczna naklejka dla paczek w Korei. I tak jak powiedziałam wcześniej, tu jest zaadresowane, jest od V dla armii, albo odwrotnie, ponieważ zakryłam sobie wszystko i w tym momencie nie mam zielonego pojęcia, co wam pokazuję, ale na pewno tam jest gdzieś V, gdzieś jest armii. Chyba dobrze wam powiedziałam. I tutaj jest oczywiście w jakichś notatkach, wiecie, jak to już z paczkami bywa, na takich paczkach powinno być napisane, co się w tej paczce znajduje, jaką ma wartość. Tutaj jest napisane 2,74 kg, ale nie ufajcie temu, to wcale tyle nie waży, to jest w ogóle bardzo lekkie. I jak to wzięłam pierwszy raz do ręki, do dłoni, obu, do rąk dwóch, to uznałam, że to jest bardzo lekki album. I tutaj tak naprawdę na tej liście, gdzie powinno być napisane, co się tutaj znajduje, faktycznie jest napisane, co się tutaj znajduje, ale to są tytuły piosenek. It's Rainy Days, Blue, Love Me Again, Slow Dancing For Us, Slow Dancing Piano Version and More Item For You. Ogólnie album, jakby ktoś pytał, nazywa się Layover. Strasznie, nie powinnam używać tego słowa, wiem, że jest niepoprawne gramatycznie, ale strasznie bardzo podoba mi się design tego pudełka. Z tyłu jest w ogóle napisane Fragile, więc nie rzucajcie tym, ale kto by chciał rzucać albumem. To, co mi się jeszcze tutaj podoba, to te napisy, które znajdują się po bokach. Tu jest na przykład napisane Catalog featuring our favorite song, czyli po prostu w środku znajduje się katalog z naszymi ulubionymi piosenkami. Oprócz tego jest ID Photos, Verifying My Identity, jest I'm V, do tego jest CD that I recorded just for you, tak jak tu było napisane, dla armii, więc V nagrał dla armii album, nagrał dla armii płytę, ta płyta znajduje się w środku. Dalej, checklist for those who tend to forget. To jest coś dla mnie. To jest totalnie coś dla mnie. Ja ciągle zapominam, co ja mam zrobić, więc jeżeli w środku znajduje się jakaś lista, taka checklista, takie wiecie, to-do list, to ja będę zachwycona. Są jeszcze pocztówki, które zawierają prywatne wiadomości dla armii. Oprócz tego jest jeszcze list napisany z miłością, jak jest tutaj wyjaśnione. Jest magazine with me on the cover, czyli po prostu magazyn z V na okładce. Jest plakat Rockstar. Over of Rockstar. Jak to jest po polsku? Gwiazda Rocka. Plakat z gwiazdą Rocka. Wiązku swoje powołanie. Photo tickets of the films we watched together. Dobra, bardzo też ciekawie. I jakaś broszura featuring photos of me personally selected by me. Czyli mamy więcej zdjęć V wybranych przez V dla armii. Odpakowałam, mam to, odpakowałam. I teraz to pachnie jeszcze intensywniej. Więc mamy takie pudełka, paczki. I uwaga, pokazuję zdjęcia, które się znajdują tutaj. Tutaj oczywiście jest Yontan. Yontan, mój największy idol. I mamy dwa zdjęcia V. Na tym pudełku są takie. Na drugim są trochę inne. Jedno jest takie samo, jedno jest inne. I na tym, o dziwo, są identyczne. Więc trochę mnie to jednak dziwi, że na tym pudełku wszystko jest
takie samo, jeżeli chodzi o te naklejki ze zdjęciami, a tutaj jedno zdjęcie się różni. I otwieramy. Pytanie brzmi, od którego zaczynam. Jest to fioletowe, więc zacznę od fioletowego. Uwaga, uwaga, uwaga. Będziecie pierwsi. Czy to jest ten list napisany z miłością? Wydaje mi się, że to jest ten list napisany z miłością. Więc musicie mi wymarzyć, ale niestety go nie przeczytam. Jest cały po koreańsku. Pewnie gdzieś w internecie możecie znaleźć, tłumaczyć, nie możecie sobie przeczytać. Jest podpisane. Taehyung Kim. Tutaj jest, rozumiem, jego podobizna. Tak on wygląda według siebie samego. Więc list odkładam na bok i zobaczymy, co tam jeszcze dalej się znajduje. Yontan. W ogóle to jest takie super, że jego piesek jest jakby, nie wiem, motywem przewodnim tego albumu, nie wiem dokładnie, jak to powiedzieć, więc wyjęłam tego Yontana i zobaczymy, co mamy w środku. Mam oczywiście mój QR code, którego wam nie dam, bo to moje. A nie wytrzymała psychicznie za kamerą. Mamy płytę. Tak wygląda opakowanie z płytą z przodu, tak wygląda z tyłu, layover. Znowu Taehyung Kim. I płyta sama w sobie, uwaga, jaka ładna płyta. Płyta wygląda tak, to jest w ogóle najprostsza, najbardziej banalna płyta, jaką ja widziałam w życiu. Jest po prostu płytą z napisem layover i z datą premiery, tak jak powiedziałam, 8 września. I to jest ten dzień, to jest najszybszy unboxing na tym kanale. Więc jeżeli jesteście zainteresowani takimi super szybkimi unboxingami, to oczywiście łapka w górę. Jak będzie odpowiednia ilość łapek w górę, to będą szybkie unboxingi, bo wtedy wiecie, będziemy miały motywację, wy chcecie to oglądać. Chcecie to widzieć od razu po premierze. Więc tak, jest od razu po premierze, robimy to. Co to jest? Tu jest jakaś koperta. Co ja mam w środku? W środku mam dwie pocztówki. Tu jest tekst piosenki Rainy Days. Tu jest, jak nie mam, tekst piosenki Blue. I same pocztówki wyglądają tak, odwrotnie wam pokazuję, świetnie. Wyglądają tak, jedna pionowa, druga pozioma. Śliczne są te zdjęcia. W ogóle tutaj mamy V w wersji z czarnymi włosami, a tutaj już z blond. Nie no, cudne są te zdjęcia. Przypominam, V jest moim pierwszym biasem w BTS, więc ja jestem super podekscytowana tym, co się tutaj wszystkim znajduje. Chociaż ostatnio moja siostra bardzo, 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 bardzo polubiła BTS. I jej fascynacja Jungkookiem jest dość spora, ale bardzo rekuje jej V w tym momencie, więc wydaje mi się, że może być wojna o ten album. Ale mam fotokarty, uwaga. I one są chyba naprawdę... Ja powiedziałam Ann przed nagraniem tego filmu, ja jej to powiedziałam, że to nie jest film, kiedy mówię, że nie wiem, że widzę najładniejszego Jimina na świecie. To jest najładniejsze zdjęcie Jimina, więc nie mogę czegoś takiego powiedzieć, ale wiecie, to jest taki standardowy, iconic tekst w unboxingach BTS. I teraz powiem, że to jest najładniejszy V, jakiego widziałam, a nawet wszyscy, wszyscy V. Te karty są po prostu przecudne. Ta, Jezu, aż sobie zobaczę, jakie one są ładne. Jeszcze ta. Jeszcze tej nie widzieliście. Więc uwaga. Tak prezentują się wszystkie fotokarty. 5 sztuk. Z tyłu wyglądają tak. Mają tytuły piosenek z tego, co zauważyłam. Mam moją weekly checklist. Mam ją. Na pierwszej stronie są jakieś zapiski V. Więc jeżeli będę chciała z tego skorzystać, to niestety pierwsza strona muszę ją gdzieś schować w jakimś bezpiecznym miejscu. Ale reszta wygląda tak. I dość duży jest ten plik kartek, więc może się przydać. Będę sobie zapisywać wszystko, co mam do zrobienia. Co tu jest jeszcze? To jest... To są liriksy, to są teksty piosenek. Więc z jednej strony to wygląda tak, z drugiej to wygląda tak. Mam taką książeczkę. Z dwóch stron wygląda tak dokładnie. Ona chciała być żonglowana przed chwilą. I pokażę wam na szybko, co się znajduje w środku. To są takie małe zdjęcia V. W ogóle ja przepraszam was za chaos w tym unboxingu, ale naprawdę dawno nie nagrywałam żadnego filmu związanego z BTS. I strasznie mi to poprawia humor. Więc tak wyglądają te zdjęcia, jeżeli chodzi o tę małą książkę, tego małego fotobooka, tego małego zeszyta. I mam jeszcze plakat. Plakat wygląda tak. Mały ten plakat, tak szczerze. Tak, jeżeli mam określić to jednym słowem, to jest mały plakat. Ale bardzo ładne zdjęcie, kolejna. W ogóle, jak ja już obejrzę tego fotobooka, który jest tu, to ja wiem, że ja chyba jednak wrócę do besowania V. Więc przechodzimy do oglądania fotobooka. Dobra, więc tak prezentuje się fotobook do pierwszej wersji. Spróbuję wam pokazać te zdjęcia i ja już widzę, że one są przecudne. Chociaż mamy V, tak jak już było na tych fotokartach, jak wam wcześniej pokazałam, mamy V w różnych wersjach. Tutaj V z blond włosami, tutaj z zaczesanymi włosami. To jest super zdjęcie, bardzo mi się to podoba. Więc różne te zdjęcia tutaj są. Ja czekam na zdjęcia z Yontanem osobiście, to są moje faworyty. Tu
tu jest w ogóle ten kolczyk, bardzo ciekawy. Więc tak, o, to nie poznałam go tu. Totalnie nie wygląda jak V. Tutaj oczywiście z planu teledysku. W ogóle, jak oglądałyśmy za Anten teledysk, to uznałyśmy, że bardzo chcemy tę bluzkę. Bardzo chcemy wyglądać jak V w tym teledysku. Świetnie wyglądał. O, jest Jontan. V z gitarą, z takimi długimi włosami i oczywiście z Jontanem. To jest świetne zdjęcie! Znalazłam moje ulubione zdjęcie! Mam moje ulubione zdjęcie! Dobra, jeszcze jest tu. Tu faktycznie taki rockstar z niego. Tutaj w wodzie. Najróżniejsze zdjęcia są w tym fotobooku z tego co widzę. Więc to nie jest tak, że jeden fotobook jest w konkretnym stylu, tylko tu jest dosłownie wszystko, co byście chcieli. Przechodzimy do kolejnej wersji. Nie wiem jaki ma numerek, ale jest to wersja zielona. Więc uwaga, otwieramy. I znowu mamy ten list od V. To jest ten sam list. To jest chyba ten sam list w każdej wersji z tego, co mi się wydaje. Wyjmuję kolejnego Jontana i oglądamy dodatki w tym miejscu. Tutaj płyta. Ona jak nie mam, wygląda dokładnie tak samo. Więc tak, dokładnie tak samo jak w poprzedniej wersji. Tutaj znów mamy teksty piosenek. Też nie będę wam tego pokazywać, ponieważ to wszystko jest identyczne. Znowu ta checklista. Więc zobaczymy dodatki. To też już... To też wygląda tak samo z tego co widzę, te małe zdjęcia. Plakat w tej wersji wygląda tak. Znowu widzę Jontana, jest V z Jontanem na tym plakacie. Więc tak wygląda w tej wersji. I jeżeli chodzi o dodatki, to mamy takie dwie pocztówki. I oprócz tego jeszcze oczywiście mój 5 idealnych fotokart. I tak prezentują się fotokarty w tej wersji. Jontan, po raz kolejny. I z tyłu oczywiście, tak jak w poprzedniej wersji, są tytuły piosenek. Jakbym miała wybrać najładniejszą kartę z tego zestawu, to wydaje mi się, że to by była ta karta. I ona jest taka najbardziej, nie wiem, messy, taka trochę chaotyczna. V sobie trzyma Jontana, ale nie wiem dlaczego, strasznie mi się podoba ta karta. W ogóle jego włosy mi się tutaj podobają, jego makijaż. I Jontan też mi się podoba. Więc strasznie fajna jest ta karta. Ale wszystkie są bardzo ładne. Więc odkładam i oczywiście to, co nam zostało, czyli... Kolejny fotobook. Druga wersja prezentuje się tak. Zobaczymy, jakie zdjęcia są tutaj. Trochę ominęłam miejscący. I tu już zaczynamy od Jontana. Widzę, że tutaj wybieramy albo V, albo pieska. Więc uwaga. Tutaj w ogóle wszędzie to jest tak zrobione, z tego co widzę. Wszędzie można sobie coś zaznaczyć. Więc tutaj jakiś koncept tego fotobooka panuje. I zdjęcia też bym powiedziała, że są bardziej w jednym stylu, a przynajmniej przez tę pierwszą część tego fotobooka. Albo i nie, w sumie wszędzie są podobne. Więc jak w tym pierwszym wszystkie te zdjęcia z fotobooka były w różnych stylach, tak tutaj mi się wydaje, że jednak jest jeden główny. I to jest w ogóle bardzo ciekawe zdjęcie. Bardzo interesujące zdjęcie. Tutaj z tyłu jest ilość kawy, której ja potrzebuję dziennie. Tak to wygląda. Strasznie mi się podobają te zdjęcia. Bardzo ładne są. Co to jest? Bardzo interesująca fryzura. Jeżeli chodzi o włosy, to V w tym fotobooku, w tym albumie ma dosłownie wszystkie możliwe fryzury chyba przetestowane. Więc tak wyglądała ta wersja. Trzecia wersja, czyli wersja niebieska. Już znamy, już wiemy jak to wygląda. Czyli list. Trzeci list. Jontana wyciągamy. Kolejny Jontan. I uwaga, uwaga. Płyta. Wszystko, reszta wygląda tak samo, więc uwaga, dokopię się do tego, co jest inne, czyli plakat. Plakat w tej wersji prezentuje się tak. Kolejny bardzo ładny plakat, tak wygląda. I dodatki. Ta koperta wygląda tak. Jeżeli chodzi o pocztówki, to akurat trafiły mi się takie. A jeżeli chodzi o karty... Muszę zobaczyć w ogóle, muszę sobie wszystkie rozłożyć i zobaczyć, czy coś mi się powtórzyło, czy nie. Karty w tej wersji wyglądają tak. I z tyłu tak samo są tytuły piosenek. I najładniejsza z tej wersji to ta. I to jest dokładnie ta sama fryzura, którą pokazałam w poprzedniej wersji, więc coś jest na rzeczy. I oczywiście... Fotobook. Zobaczymy, co nas zaskoczy tutaj.
uryw. Podoba mi się to, że widzę tego psa ciągle. Jest tak urocze. O, tutaj buziaczek. Mamy Vi. Tutaj też już jest inny, trochę inny styl tego fotobooka. Tu mamy takie dłuższe włosy i bardzo dużo zdjęć z Jontanem. Dosłownie wszędzie. Boże, jakie to jest genialne. Przeurocze zdjęcie. Znowu ta fryzura. Tak jak powiedziałam na początku, jakby te zdjęcia są przemieszane. Tutaj znowu. Jak król lwie. I on tam jest Simbą. Więc tak. O! Boże, myślałam, że to korona. A to jakieś, już jakaś symbolika mi już wchodzi. Ja już widzę więcej rzeczy niż powinnam. Więc tak wygląda ten fotobook. I ten chyba mi się póki co podoba najbardziej, ale to może dlatego, że jestem zbiasowana przez Jontana. I została mi jeszcze jedna wersja z Jontanem na okładce. I to jest wersja Weavers. W ogóle ciekawostka jest taka, jak sobie weszłam niedawno na Weaversa, to ten album jest wyprzedany. Więc chyba ciężko go będzie zdobyć teraz. Ale uwaga, otwieramy, zobaczymy, co znajduje się w środku. Karty tam zostały, zaraz zobaczę. Więc mamy teksty w takiej formie, czyli taka mała książeczka, też ze zdjęciami, trochę zdjęć i teksty. Tu pod moimi palcami jest kod QR i to jest potrzebne Wam do ściągnięcia tego albumu w wersji cyfrowej. I tutaj mam jeszcze fotobooka, ale on jest naprawdę mały, ciężko go pokazać w ten sposób, więc obejrzę go na zbliżeniu, ale oprócz tego mam jeszcze oczywiście karty w środku. Wypadł mi kolejny kod QR, więc uwaga, teraz Wy oglądacie pierwsi. Tak wyglądają te karty. I tutaj już chyba coś mi się powtórzyło. Tak mi się coś wydaje, że coś mi się powtórzyło. Tutaj z tyłu też oczywiście nazwy piosenek, tylko inaczej zapisane. I ja się tu muszę przyjrzeć. Wydaje mi się, że miałam tę kartę, ale tych kart już jest tyle, że już nie wiem w ogóle, co się dzieje. Właśnie zdobyłam 20 kart Vi. Okej? Okay? 20 kart Vi. Jestem w raju, więc tak. Dobra, wybieram faworyta. Oczywiście możecie się domyślić, to jest mój faworyt z tej sesji. Dobra, więc obejrzyjmy jeszcze fotobooka. I ta mała wersja prezentuje się tak. Znowu mamy Vi w każdej możliwej wersji. To jest w ogóle fajnie zrobione. Na jednej stronie... Tutaj jest na jednej stronie czarne włosy, na drugiej blond. Tutaj tak samo czarny i blond. Genialne są te zdjęcia. Bardzo mi się podobają. To jest fajne. Tak. Tutaj. To już jest po prostu faktycznie taka gwiazda rocka. Makijaż mi się podoba. I dlatego ja też wybrałam tamte fotokarty jako moje ulubione. Makijaż był przecudowny. W ogóle pasuje mi coś takiego. Taki styl. Uważam, że bardzo mu pasuje. Tak wygląda ta mała wersja. Więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Oczywiście zostawcie łapki w górę, dajcie znać, która piosenka z tego albumu podoba Wam się najbardziej. Mi chyba najbardziej weszła, tak wiecie, weszła w ucho i nie chcę wyjść tym drugim, Love Me Again, ponieważ bardzo często to słyszę, zaskakująco często słyszę tę piosenkę, więc najbardziej mi w tym momencie weszła. Jeszcze nie miałam okazji tak się, wiecie, wsłuchać w cały ten album, on dopiero wyszedł, więc dajcie mi chwilę, ale chętnie poczytam Wasze opinie na ten temat, więc jeżeli byście byli zainteresowani zamówieniem czegoś z DK Shopu, z Delivered Korea, to oczywiście pamiętajcie, tam na dole macie linki i obserwujcie też nasze sociale, inne social media, Instagram i TikTok, bo tam też ostatnio pojawia się mnóstwo rzeczy, innych unboxingów, krótszy, na przykład był album NCT nowy, Golden Age otworzyłyśmy też bardzo szybko, więc jeżeli chcecie zobaczyć krótsze unboxingi, niekoniecznie na YouTubie, po prostu w krótszej formie, to oczywiście pamiętajcie, zaobserwujcie nas też tam. I to by było na tyle, dzięki, że dotarliście ze mną do końca, chociaż to był troszeczkę chaotyczny unboxing, ale mam nadzieję, że Wam się podobało, więc do zobaczenia w kolejnym odcinku.